Zachód napadał na kraje socjalistyczne, na kraje demokracji ludowej. Dochodził gdzieś tam aż do Odry, albo nawet czasem poza Odrę. Dopiero wtedy następowało kontruderzenie z naszej strony i gdzieś tam zatrzymywaliśmy się przed Renem. Nigdy nie przekraczały nasze wojska Renu. Nigdy, naprawdę? Nigdy. Prawie rok później, po miesiącach przygotowań, jestem w Moskwie. Szukam dowódców Układu Warszawskiego, z którymi współpracował Kukliński. Co sądzą o jego obawach? W Domu Weteranów, w poczcie słynnych dowódców Związku Radzieckiego, zobaczyłem ministra obrony PRL, marszałka Rokossowskiego. Dzień dobry. Pół życia w Polsce spędziłem. Z marszałkiem Polski, Wojciechem Jaruzelskim, znamy się bardzo dawno. A z polskim narodem, z polską ziemią, znamy się od listopada 1944 roku. Powinienem was pozdrowić w rocznicę wyzwolenia Warszawy. 17 stycznia. Niedługo, to prawda. Ale pan generał też brał udział. Mam medal za oswobodzenie Warszawy. To my powinniśmy panu podziękować. To my powinni was pobłogodarić. U nas grupirowka. Nasza strona była bardzo silna i pod względem składu osobowego armii, i pod względem możliwości militarnych, i pod względem technicznego uzbrojenia, jak i broni jądrowej. Oczywiście mówimy tu o przewadze nad wojskami NATO rozmieszczonymi na europejskim kontynencie. Zawsze byliśmy przygotowani. Gdyby NATO zaatakowało, wiedzieliśmy, że nie mają szans przy tej proporcji sił. Żeby atakować, trzeba mieć przewagę. Najdłużej czekam na spotkanie z marszałkiem Kulikowem, dowódcą Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego. Moje życie, jak tysięcy ludzi z mojego pokolenia, też było w jego rękach. Na jego rozkaz szlibyśmy tam, gdzie by nam kazał. Nawet śni mi się po nocach. Układ Warszawski, jak i Związek Radziecki zawsze wyznawały doktrynę obronną. Zawsze doktrynę obronną. Także w przypadku użycia broni jądrowej mieliśmy taktykę odpowiedzi na atak. Nie, Układ Warszawski nie miał planów obrony. Mieliśmy przecież kopię ich planów i myślę, że wiele z nich zostało odtajnionych, więc może pan się z nimi zapoznać. I jeśli znajdzie pan tam słowo obrona, proszę dać nam znać. Ich sposób myślenia był generalnie agresywny, generalnie ofensywny i nie zajmował się za bardzo planami obrony, jak my to rozumiemy, lecz ataku na Europę Zachodnią i oczywiście było dla nas żywotnie ważne zrozumieć, jak te wszystkie fragmenty składają się na całość, by móc ich zatrzymać. Pan mówi, że zaczynano zawsze od obrony, ale jakoś tak szybko po tych 3-4 dniach przechodziliśmy zawsze do ofensywy. Byliśmy do ofensywy, bo cały czas się bronić. Sił było очень много. Byliśmy bardzo silni, bardzo. I dlatego Zatoka Biskajska, wie pan, o jakiej zatoce mówię. Wie pan, tak? Nie mieliśmy do niej zbyt daleko. Proszę mi wierzyć. To był wasz pierwszy wyjazd na zachód? Nie, pierwszy wyjazd na zachód to był wcześniej.
O wiele wcześniej. Tak, tak, o wiele wcześniej. A robiło wrażenie na panu to co tak, pan widział na zachodzie? Tak, tak, oczywiście. U nas tak troszkę było smutno, prawda? Poza tym, wie pan, no nas interesowało wszystko, łącznie z pornoszopami, tam z tymi wszystkimi historiami, bo to człowiek się dołował, wie pan, do tych wystaw, do tego wszystkiego, którego tam przecież nie było, wie pan. No i wszystkie inne rzeczy pewne, to tam nie będziemy tu, prawda, gorszyć. No bo niestety o tych sprawach również trzeba wspomnieć. Nie, no pewnie, bo one zawsze były, proszę pana, w ramach naszego zainteresowania. Ale Kukliński jest zajęty wtedy czymś zupełnie innym. Wysłałem depeszę do Bonn i poprosiłem o oficera, nazwijmy go Ed. Był Polakiem z pochodzenia i chciałem, aby zrobił zakupy. Oczywiście mówił płynnie po polsku i chciałem, aby robiąc zakupy, mówił z lekkim polskim akcentem. Tak, aby każdy sprzedawca myślał, że rozmawia z kimś prosto z Warszawy. Drugie spotkanie miało miejsce w Rotterdamie, w miejscu nazwie Tower Park. Przyszedł ze swoim synem. I było to dla mnie ogromnym szokiem. Do dziś nie wiem, jako kogo nas przedstawił. Nie miał dużo czasu, żeby mówić o swojej rodzinie. Odrobina informacji, jaką dostaliśmy od niego na temat rodziny, to to, że był bardzo oddanym mężem i ojcem. Bogdan ma wtedy 17 lat i od dziecka pływa z ojcem. Waldemar ma 20 i nienawidzi morza. Tutaj jest to, tutaj jak Kukliński Bogdana kąpie. Tak. I widzi pan, on na lince go trzyma, prawda? Mhm. Trzyma Bogdana na lince, a Bogdan z jachtu skoczył, proszę pana, do wody, prawda? Wie pan, jak były małe, to on się więcej nimi zajmował, jak na przykład w Kołbrzegu, to więcej było czasu. Później właśnie te lata dorastające, no nie miał czasu, żeby nimi, ale odwoził ich do szkoły. Co mógł, to spędzał z nimi, ale dużo nie spędzał, bo nie było go, po prostu go nie było. Więc ja wreszcie się zajmowałam, ale myśmy nie mieli kłopotów z dziećmi właściwie. Starszy syn to w ogóle był bardzo pracowity, bardzo się uczył, dużo. Młodszy był zdolniejszy, ale był większy lejn. W tym momencie zdaję sobie sprawę, że Kukliński ma w czasie tego rejsu, dokładnie tak jak ja teraz, 42 lata, żonę, dwóch synów, dom, który sam budował, ustabilizowane życie i swoją pasję – żeglarstwo. Co jest warte ryzyka, by to wszystko stracić? –